Nie wiem. A jeśli w imię Boga zechcesz iść, zostaw po drodze niepotrzebny krzyż. Miłości, nadziei naładuj w kieszenie i chleb. Potem idź gdzie chcesz. Aż najmniejsza w dróg dotknie twoich stóp, wtedy stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tańczę, a niebo gra, ja śpiewam, że niebieski czas. Jak kto? Jak Paweł, to taki pan, który przyszedł tutaj i szukał swojego brata. Był strasznie skarbiony. I strasznie przeklinał. Albo pobacz się z nami chowanego. Lepiej przebieranego. Przebieranego? Przebierzamy cię za żula. Za żula?
Zimno tu. Paweł i ojciec pewnie już śpią. Kolację pewnie też już zjedli. Gdybyś nie poleciał za tą mrzonką, też spałbyś sobie w ciepłym łóżeczku. Kletąc się po wypasionym ciepłym brzuszku. Tak, ale wcale nie byłbym szczęśliwszy. Więc to jest dla ciebie szczęście. Włóczenie się po całym kraju bez grosza przy duszy. Łażenie w menelskich ciuchach i spanie na ławce w parku. Ambitne plany, nie powiem. Nie, wcale nie jest moim planem. To jest tylko część drogi. To, co mnie prowadzi do tego wyższego celu. Tego, co mi da szczęście. To prawdziwe. To prawdziwe. To, którego jakoś nie widać. I do którego jakoś chyba nie zmierzasz. A zdziwisz się. Właśnie, że go widzę. Bliskość Boga mi go objawia.